Cześć kochani! Witam Was bardzo gorąco w ten niesamowicie deszczowy dzień. No niestety mamy średnio ładną jesień, przynajmniej początek. U mnie tutaj pada i pada i jest zimno. Zanim przejdę do tematu filmu, którym jest Denko, słuchajcie, chciałam tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że cieszycie się, że w ostatnich 3 tygodniach pojawiały się codziennie filmiki. Póki co będę chciała to podtrzymać, nie dlatego, że mam nadmiar filmików, bo te, które pojawiają się już w sumie od jutra, to już są aktualne z ostatnich dni. Natomiast może być, że nie wyrobię się i w któryś dzień się filmik nie pojawi. Na razie, jak mówię, chcę to podtrzymać na tyle, ile się uda. Mam nadzieję, że się cieszycie z tego powodu, a ja przechodzę do tematu filmiku i zaczniemy od rzeczy, którą dosłownie przed chwilą zużyłam. I to jest, słuchajcie, zmywacz do paznokci z Ebelin, bezacetonowy, nazywa się Cozy Mandel Vanille Duft, czyli o zapachu migdałów i wanilii. I ja za każdym razem, jak oglądam filmiki u innych dziewczyn, one się skarżą, że jest napisane, że jest zapach, a tak naprawdę to śmierdzi zmywaczem do paznokci. I owszem, jeżeli powąchacie w ten sposób, to każdy zmywacz będzie śmierdzieć, choćby nie wiadomo, co było napisane jako zapach. Chodzi o to, że w momencie, kiedy ten zapach zmywacza się ulotni, to na palcach, paznokciach pozostaje zapach, który widnieje na opakowaniu. W tym przypadku właśnie zapach waniliowo-migdałowy, taki słodki, bardzo fajny. Powiem Wam, że tu była pojemność 50 ml, starczyła mi na dosłownie 5 razy zmycia paznokci u stóp, bo u dłoni na razie nie maluję, aczkolwiek i u dłoni 2 razy z nim zmywałam. Także 3 razy u stóp i 2 razy u dłoni. Bardzo, bardzo fajny, malutki, więc można ze sobą zabrać. Ja go wtedy kupowałam z myślą o właśnie moim urlopie. Miałam go także na urlopie, także tam go używałam. No a teraz się skończył. Póki co będę musiała wykończyć, słuchajcie, to co mam jeszcze gdzieś tutaj w domu na zapasach, ale ten był bardzo fajny i pomimo, że bezacetonowy, wszystko ładnie schodziło, a ja miałam brokatowy lakier z Catrice na stopach, także nie było łatwo. Kolejna rzecz, którą tutaj mam, słuchajcie, to jest Garnier Fructis i to jest odżywka z olejkiem amla i roślinnymi keraproteinami. Odżywka, która niby ma sklejać końcówki i w ogóle wiadomo, że tego nie robi, ale tu była pojemność 250 ml i to była niesamowicie wydajna odżywka, która przepięknie pachniała, była gęsta, ładnie trzymała się włosów, ładnie te włosy wygładzała i poza szamponem z Yop, tym, którym mam w projekcie Zero, zgadzała się ze wszystkimi szamponami. Z tym szamponem Yop nie, bo po niej właśnie i po tym szamponie i czy może po tej kombinacji z tamtego szamponu i tej odżywki te włosy wyglądały na takie obklejone, więc no niekoniecznie, ale ze wszystkimi innymi bardzo ładnie się sprawdzała. Słuchajcie, tu mam coś, czego oczywiście nie zużyłam, widzieliście dopiero co w jednym z vlogów, natomiast ten produkt już zdążyłam użyć, ba, już nawet zdążyłam wyprać. Czyli są to po prostu majtki menstruacyjne. Na tyle mi się to spodobało, słuchajcie, że kupiłam jeszcze jedną parę. I rzeczywiście, powiedziałabym, przez pierwsze 2 dni, jeżeli macie mocne krwawienia, to ja bym ich nie używała samoistnie. Natomiast no już tak jak zaczynacie mieć powiedzmy połowę miesiączki za sobą, można je spokojnie używać rzeczywiście na całą noc, nic Wam się nie przesuwa, nic Wam nie przemaka, nic się nie dzieje. Ja wiem, że to jest no może nie tanie, no bo 13 euro nie jest tanie, ale słuchajcie, to jest na 60 użyć. Na 60 użyć to sobie pomyślcie, ile razy możecie takie majtki używać. Naprawdę opłaca się. I pozostając w podobnym temacie, słuchajcie, nigdy Wam tego nie pokazuję, chyba że w zakupach. To są wkładki po prostu higieniczne. Ja używam od lat Always i używam tych dużych Long Plus z tego samego powodu, z jakiego używam duże podpaski. Jestem kawał baby, więc i potrzebuję coś dużego, tak? One mają delikatny zapach. Nie każdemu będzie to odpowiadać. Mi to nie przeszkadza.
Rzeczywiście bardzo ładnie, jakie przykleicie, trzymają się na miejscu. Kiedyś używałam Scarefree, ale tamte wiecznie mi się odklejały. Tutaj tego problemu nie mam, więc mogę Wam bardzo gorąco polecić. Tak, wszędzie, słuchajcie, są moje włosy. Tutaj mam opakowanie po płatkach dużych Maxi z Be Beauty. Wiecie, że używam, wiecie, że uwielbiam, bo pokazuję no niemalże zawsze. Jak kończą mi się, to proszę Asię, żeby przywiozła. W przyszłym miesiącu pojadę do Polski, więc nie proszę Asi, bo sama sobie zrobię zapas, ale chyba mam jeszcze 2,5 opakowania, więc wystarczy mi spokojnie. Z Baby Dream, słuchajcie, zużyłam takie potężne opakowanie i to jest płyn do kąpieli dla całej rodziny, jakaś limitowana edycja. Dziecięce produkty, to był litr, słuchajcie, to jest produkt bez barwników, minerałów, oleju parafinowego, pH neutralne i podobno jest potwierdzone dermatologicznie. Ja ten produkt używałam tylko i wyłącznie do robienia piany w wannie, kiedy się kąpałam. To ma w sobie ekstrakt z rumianku, proteiny pszenne, proteiny pszenne i bardzo miękkie, powiedzmy, tenzydy, także no, generalnie ma to nie podrażniać, krzywdy mi nie zrobiło, ale powiem Wam, że też nie robiło nie wiadomo jak dużej piany. Takiej fajnej, ok, ale nie takiej, że wiecie, było pełno piany i nie było nikogo widać w wannie, tak? To znaczy w tym wypadku mnie. Czy kupię ponownie? Na pewno kiedyś. Natomiast aktualnie mam tyle żeli pod prysznic, że żele używam, jeżeli nie myję się pod prysznicem, a kąpię się w wannie, to mogę spokojnie użyć żelu do wytworzenia piany i to jest jak najbardziej ok. Kolejny dziecięcy produkt, pomimo że dzieci nie mam, który użyłam dla siebie, tym razem marka Bübchen i to był olejek po prostu do ciała, który zawierał w sobie masło shea i olejek... O Jezus Maria, jak to się nazywa? Słonecznikowy. O, wegański produkt bez mikroplastiku. Co tu jest jeszcze napisane? Bez silikonów, bez składników konserwujących i bez barwników. I powiem Wam, że na pierwszym miejscu jest olejek migdałowy, potem jest masło shea, potem jest kalendula. Kalendula to jest... To nie jest rumianek. Co to jest kalendula? Kurczę, nie pamiętam jak to się po polsku nazywa. No w każdym bądź razie jakiś tam ekstrakt właśnie z kalenduli, potem jest jakiś składnik, potem jest olejek sojowy i jeszcze jakieś dwa składniki. Nie ma parafiny, na czym bardzo mi zależało. Fajny olejek. Kupiłam go tylko i wyłącznie dlatego, że jest tańszy niż ten z HIP, którego zawsze używałam. Ja olejki lubię używać latem, pod warunkiem, że nie ma niesamowitych upałów, tylko jest, powiedzmy, temperatura taka o 25-26 stopni. To jest ok, używam wtedy olejku, żeby nie balsamować ciała, bo się rozpłynę, a olejek, wiecie, umyję ciało, wklepię chwilę, zostawię, potem przetrę ręcznikiem, skóra jest nawilżona, nielepka i w ogóle na zimę. O dziwo, byłoby mi to za mało. Na zimę potrzebuję balsamów rzeczywiście, ale no kupiłam dlatego, że jest po prostu tańszy niż HIP, a równie dobry skład ma, czego chcieć więcej. Tutaj mam odgrzewany kotlet, który widzicie w sumie chyba w każdym dęku, czyli dezodorant, antyperspirant, to jest antyperspirant? Antytranspirant, tak. Uwielbiam, używam i będziecie zawsze widzieć. Kolejny produkt, który często widzicie w moich dękach, dlatego że używam cały czas namiętnie. Jest to Listerine, półkanka do ust. To jest półkanka z alkoholem. Na drugim miejscu jest alkohol. Ja używam ich z zalecenia mojego lekarza rodzinnego, ponieważ no, mam takie dziwne bóle aktualnie odpukać w niemalowane. Aktualnie mam, nie mam tego, ale normalnie cierpię na jakieś takie dziwne bóle gardła, których nie można dokładnie zlokalizować. Prawdopodobnie pochodzą one od chorej tarczycy i to mi właśnie w tym pomaga.
nie jest, ja jestem w międzyczasie przyzwyczajona, więc dla mnie nie jest to jakieś palące usta, ale wiem, że są osoby, które nie mogą tego typu płukanek używać, bo uważają, że są za mocne. Moją ulubioną, opla, widzicie, z dłoni mi spada wszystko. Moją ulubioną jest rzeczywiście ta tutaj Total Care zielona z ochroną dziąseł. Aktualnie mam jeszcze duże opakowanie na wykończeniu, a potem to już mam takie w ogóle, słuchajcie, litrowe, wielkie kupione, bo wyszło jako nowość i że ja używam tego typu rzeczy, to wiecie, takie litrowe to mi spokojnie wystarczy na ponad 2 miesiące. Także uwielbiam i namiętnie używam. Kolejny taki odgrzewany kotlet, do którego już wracam od naprawdę długiego, długiego czasu, to jest lakier do włosów z Isany, seria Sensitive, z olejkiem arganowym, który nie robi Wam z głowy kasku, pod warunkiem, że nie psikacie tak blisko, bo w ten sposób każdy lakier zrobi Wam kask z włosów. To jest moc trójka, powiem Wam, że on jest przyjemny, ja go mam także dzisiaj na głowie i przejadę palcami, słuchajcie, i mogę go bez problemu wyczesać. Nie nasila mojej łuszczycy na skórze głowy, co też jest bardzo, bardzo, bardzo dla mnie ważne. Także jak najbardziej ok. Tutaj chlip chlip, słuchajcie, z Trickle Moons użyłam Brazilian Love, czyli żel pod prysznic o zapachu migdałowo-waniliowym, czyli coś totalnie mojego. Ach. O Boże, ten zapach jest bardzo, ale to bardzo zbliżony do zapachu produktów Sol de Janeiro Bum Bum, tych, gdzie balsam do ciała, masełko do ciała kosztuje 40 euro, pojemności chyba 200 ml. Są też tam żele, różne inne produkty. Ja z tamtych produktów miałam swojego czasu mgiełkę do ciała i uwielbiałam. No i to jest bardzo zbliżony zapach. On był w zeszłym roku albo 2 lata temu w stałej sprzedaży, wypuszczony tam na jakiś czas, no i potem wiecie, no zmienili, bo Trickle Moon zmienia co chwilę zapachy, natomiast raz na jakiś czas wypuszczają taką wystawkę właśnie z tego typu zapachami i ja z tej serii, czy właściwie z tej marki uwielbiałam wanilię i to, i jeszcze jeden, który mam na okres zimowy w łazience na zapasie, który z kolei w zeszłym roku używałam, czy z początkiem w zeszłym roku i z końcówką zeszłego roku i z początkiem tego roku namiętnie używałam i jeden mam jeszcze na zapasach. Także ja Wam powiem, że lubię te żele pod prysznic. One mają 375 ml, więc dość spore, ładnie się pienią. Mojej skóry nie wysuszają, krzywdy mi nie robią, więc czego chcieć więcej. Kolejny produkt, który tutaj mam, to mysełko, słuchajcie, nie wiem, mam problem dzisiaj z wymową. Mydełko do rąk z Bath & Body Works, to była seria Whiteborn, Bronzed Sunset i to był zapach Exotic Coconut Island Waves i Soft Musk. Witamina E, ekstrakt z masła shea, aloes i naturalne olejki. Powiem Wam, że bardzo ładny zapach, ale nie na tyle, żebym się nim zachwycała, bo nie utrzymywał się jakoś mocno na dłoniach, a jednak mimo wszystko te pianki z tego słyną. Jak mówię, zapach był przyjemny, pianka delikatna, mi te pianki dłoni nie wysuszają, więc nie mogę się poskarżyć, a wiem, że są osoby, które niestety na to się skarżą. Kolejny produkt, który tutaj mam, słuchajcie, to było Cloche Spa z Professional Line Antioxidant Facial Toner. I to jest, słuchajcie, o ile dobrze kojarzę, to jest jakaś taka seria salonowa, właśnie takich salonów z zabiegami beauty. O ile dobrze kojarzę, słuchajcie, to był tonik o pojemności 500 ml. Ja go zużyłam, natomiast zużyłam tylko 400 ml. 100 ml przelałam sobie na urlop do buteleczki, którą wzięłam ze sobą i to buteleczka, no niestety tak było, ja już Wam mówiłam we vlogu, tak było rzucane widocznie moim plecakiem, że nie dość, że tylko perfumy pękły, cało się roztrzaskały, to jeszcze właśnie różne inne rzeczy się poniszczyły, między innymi wylał mi się cała buteleczka toniku, wylała mi się. Sam tonik w sobie był bardzo delikatny, on miał delikatnie brązowe zabarwienie na
na płatku. Natomiast bardzo przyjemnie mi się go używało. Wybaczcie, Markus mnie rozprasza. Bardzo przyjemnie mi się go używało, był delikatny do skóry, ale faktycznie tonizował. Ja go kupiłam, słuchajcie, w TK Maxie za bodajże 12 euro. Jeżeli dorwę go jeszcze gdzieś w TK Maxie, to na pewno do niego wrócę. Kolejny produkt, do którego od czasu do czasu wracam, to płyn micelarny z supermarketu Netto, ich marki własnej Shizara. Polecam Wam, słuchajcie, bo 3 euro, czy tam 2,95, czy 2,99, już teraz nie pamiętam. A pojemność 400 ml, tam są chyba dwa rodzaje, ja biorę ten różowy, wydaje mi się, że jeszcze jest niebieski, bo ten różowy jest do normalnej i delikatnej skóry przeznaczony i on się u mnie bardzo dobrze sprawdza, ładnie domywa wszelakie resztki makijażu, nie mogę się poskarżyć, no i generalnie Netto tutaj w Niemczech jest niemalże wszędzie, więc można zakupić. Kolejna rzecz, którą też często widzicie w moich dękach, czyli po prostu antyperspirant w kulce z mum. Teraz mam jakąś wersję zapachową, ponieważ ta szara jest bezzapachowa. Uwielbiam, od naprawdę już długiego czasu mnie chroni niesamowicie dobrze i cieszę się z tego powodu. Słuchajcie, tutaj mamy coś saszetkowego, a mianowicie z Balea, sól do kąpieli o zapachu mleczka migdałowego i kwiatów. Bardzo ładny zapach, bardzo ładny. Przyjemnie mi się w nim kąpało. Z Isany, płatki pod oczy z zebrą. Chyba zobaczycie dopiero mnie w nich w jakimś dęku, nie w jakimś dęku. Co ja mam? Nie w dęku, tylko w filmiku, chyba za 2 czy 3 dni. Były ok, ale nie zauważyłam, żeby robiły nie wiadomo jakie cuda. Maseczka z garniera z 2 milionami probiotyków. Słuchajcie, bardzo fajna. Cieniutka, niesamowicie dobrze zwilżona. Co jeszcze? Skóra, ja ją bardzo długo trzymałam, dłużej niż 20 minut. Na twarzy ja ją chyba trzymałam z 40 minut, więc była niemalże sucha. Ta płachta jest cieniutka, naprawdę, słuchajcie, świetna. I w związku z tym, że ta maseczka mi się spodobała, zużyłam także płatki pod oczy, które były bardzo cieniutkie i także bardzo przyjemne, aczkolwiek maseczka podobała mi się bardziej. Co my tu jeszcze mamy? Nieszczęsna maska z Cien, ta maska Sakura i kwas hialuronowy, o której mówiłam Wam, że mnie podrażniła, coś nie zaczęło się niedobrego dziać i skóra była bardzo zaczerwieniona, więc zbytnio nie mogłam jej za długo trzymać i ściągnęłam z twarzy i nie kupię na pewno po raz kolejny. Moje ukochane płatki limitowane, których już nie ma w sprzedaży, z Balea, hydrożelowe Golden Vanilla z ekstraktem z wanilii i hialuronem. No po prostu ubóstwiam. Mam jeszcze kilka sztuk, więc z miłą chęcią zużyję. Tu z kolei płatki pod oczy z Perfekty. Te Ice Patch hydrożelowe płatki kompres pod oczy niwelują cienie, redukują opuchliznę. Czy niwelują cienie? Polemizowałabym, ale na pewno redukują opuchliznę, zwłaszcza jeżeli tak jak ja trzymacie płatki w lodówce, no to wtedy niemalże wszystkie Wam tą opuchliznę zredukują. I tutaj mam jeszcze dwie maseczki do stóp, słuchajcie. Tutaj z Shebensa peelingującą, która nie zauważyłam, żeby mi cokolwiek spilingowała, za to bardzo ładnie nawilżyła stopy. I z Balea, którą dosyć niedawno robiłam. I także była bardzo, bardzo przyjemna i miała rzeczywiście taki nadruk cytryn na tych skarpetkach, także bardzo i ładnie pachniała i też bardzo ładnie nawilżyła stopy. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze jedną sól do kąpieli z Trickle Moon, to było Your Cozy Winter Day o zapachu cynamonu i śliwki. Ja uwielbiam to połączenie, ja generalnie uwielbiam śliwki jeść i wąchać i w ogóle. Natomiast wybaczcie, jeżeli chodzi o cynamon, to tylko w kosmetykach, w jedzeniu już niekoniecznie, chociaż zapach cynamonu lubię. Bardzo fajna, woda robiła się taka fioletowa, delikatna piana była, więc mogę gorąco polecić. I jeżeli chodzi o kosmetyki, to tutaj mam ostatniego gagatka, to było Sundance Glow Sonnenfluid, czyli po prostu filtr 30, którym nadawać miał glow. Rzeczywiście skóra była po nim ładna,
troszeczkę taka rozpromieniona, ale nie tłusta. Bardzo ładnie, słuchajcie, pachniał, nie wiem, takim papają, mango, coś w ten deseń. Żółty, jak możecie zobaczyć. Natomiast, słuchajcie, to była w ogóle pojemność 50 ml. To była jakaś limitowana chyba edycja. Natomiast, słuchajcie, ten produkt zaczął mnie zapychać. Na tyle, że porobiły mi się tu pryszcze, tu pryszcze, tu pryszcze mi się porobiły, tu mi się coś porobiło, więc po prostu zużyłam do ciała, nie chciałam już używać do twarzy. I na sam koniec, słuchajcie, mam z Woodwicka małą świeczkę Black Amber i Cytrus, świeczuszkę, którą dostałam od Mariusza, rzeczywiście z tym drewnianym knotem, który skwierczy, który Mariusza dobijał i doprowadzał do szału. Powiem wam, że pomimo, że takie to maleństwo jest, bo nawet nie wiem, jaka to jest pojemność, słuchajcie, 31 gram, to palił się u mnie przez 2 wieczory i naprawdę ten zapach roznosił się po całym mieszkaniu. Był bardzo taki cieplutki, przyjemny. Tutaj mam wosk z Yankee Candle Coconut Splash, który pomimo, że jest kokosowy, bardzo mi się podobał, bo to nie jest taki prawdziwy kokos, tylko taki sztuczny, słodki, a ja takie zapachy lubię, naturalnego zapachu kokosa nie lubię. No i na samiusieńki koniec jeszcze jeden wosk, mój ulubiony, jeżeli chodzi o właśnie takie jesienno-zimowe wieczory, aczkolwiek do zimy jeszcze kawałek mamy, bo że to jest tak przepiękny, perfumowany zapach, to jest Autumn Glow. Wybaczcie. No mówię, że dzisiaj mi wszystko z rąk leci. Autumn Glow, no po prostu przepiękny zapach, także chyba jeszcze jedno mam i będę musiała się za jakiś czas zaopatrzyć, bo z tych milionów wosków, które kiedyś posiadałam, nie posiadam już w sumie nic. Kochani, to by było na tyle. Filmik jest wystarczająco długi. Ja w momencie, kiedy wy te denko oglądacie, właśnie zbieram się w kierunku Würzburga. Biorę ze sobą aparat, więc na pewno pojawią się vlogi, które całkiem możliwe, że będą krótsze, bo już wam mówiłam, że na urlopie Markus marudził, że latam z aparatem, więc i teraz pewnie też będzie marudził. Mimo wszystko na pewno coś nagram, na pewno będę chciała wam wrzucić vlogi z tego wyjazdu. Na dzisiaj to tyle, żegnam się z wami, do zobaczenia jutro, pa pa!